Paweł, mamy okazję znowu kolejny raz zobaczyć się tutaj na tej fajnej imprezie, jeżeli chodzi o boks olimpijski. Kolejny raz widzimy Cię ze swoimi eksponatami. Wpisujesz się idealnie jakby w formułę tego całego wydarzenia. Tak, drugi raz się widzimy. Bardzo dziękuję za zaproszenie Jackowi. Ja z miłą chęcią przyjeżdżam na takie właśnie okazje. Mam co pokazać, każdy wie co mam. Kolekcja się zwiększa, ludzie pytają się, coraz więcej pytań jest. Faktycznie rok temu byłem może nowością tutaj, już niektórzy mnie poznają, o, rok temu się poznaliśmy, faktycznie coraz więcej pytań, no i co, jak najwięcej takich wydarzeń, ja z miłą chęcią będę jeździł dalej, mi się wydaje, że za rok tak samo się spotkamy. Twoja pasja do boksu, do tych eksponatów nie przemija, zajmujesz się tym od lat, a wręcz przeciwnie, sam tworzysz eksponaty. Tak. Skąd wiesz, jak one wyglądały? Na jakich bazujesz materiałach? Na zdjęciach. Muzealne zdjęcia pomagają mi do tego. Szukam po internecie, wiadomości z książek, opisy. To wszystko tak łączę i po prostu próbowałem. To też nie było tak, że usiadłem i od razu mi się to udało. Dosłownie kilka miesięcy mi to zajęło. Nie ta skóra. Z pasjonatami innych dziedzin rozmawiam. Podpowiadałem, jaka to może być skóra i co się z tą skórą robiło. Więc kilka osób w tym tak naprawdę tworzy się. I... To nie tylko wiedza szeroko pojęta o boksie, ale też właśnie o materiałach, z których były robione wcześniej eksponaty, rękawice. Nie, no jasne. Oprócz tego, że jaka skóra, to co się potem z tą skórą robiło, się oliwiło, tego też nie wiedziałem. Tam w niektórych książkach faktycznie jest, pył się nakładało. Też o tym nie wiedziałem. Wiele, wiele rzeczy jest, ale naprawdę to wiele osób z różnych dziedzin podpowiada mi to, bo nie ma wszystkiego w książkach i trzeba się tak domyślać. Potem niekiedy znajduję faktycznie porównanie z wiedzą tych pasjonatów i to, co jest w książkach napisane. A do tego jeszcze malarstwo cały czas, niezmiennie, piękne obrazy. No i jeszcze służba wojskowa. Jak ty to ciągniesz? Nie ciągnę. Ciężko mi jest. Powiem ci, czuję niekiedy zmęczenie, ale faktycznie malarstwo jest chyba teraz dla mnie takim najważniejszym. Czytam sporo, tylko po to, że szukam tematów związanych z boksem i moja wiedza na temat boksu, historii boksu jest okrojona tylko dlatego, że szukam tematów pod obrazy. I dużo ludzi z historyków zadaje mi niekiedy pytania, wszystkiego nie wiem, bo siedzę powiedzmy w tym antycznym boksie, jak ktoś mnie zapyta, co się działo w latach 60., coś tam powiem, ale niewiele, ponieważ ten boks antyczny teraz jest i wszystko się wiąże właśnie z obrazami. Teraz antyczny boks... To jest troszkę inna, mroczna taka strona, bo wcześniej białe tło i ten, który jest dużo czarnego, dużo czerwonego, no ale to jest inspiracja, którą właśnie znalazłeś szukając wiadomości o starych, antycznych rzeczach i rękawicach? Tak. Fajnie, że zadałeś takie pytanie, bo czerwony kolor jest to agresywny kolor. W Grecji Spartanie używali tego koloru, to był ich znak rozpoznawczy, więc faktycznie Spartanie są uważani za pierwszych tych, którzy tworzyli boks i promowali go. I gdzieś ten właśnie kolor czerwieni wrzucam to, no i jeszcze patriotyzm, jestem żołnierzem, więc łączę biały z czerwonym, gdzieś to taka jest moja mała taka patriotyczna rzecz. A jak w tej chwili, nad czym pracujesz? Co jest, będzie twoim ostatnim dziełem? Co w tej chwili robisz? Wiesz co, teraz pracuję nad boginią zwycięstwa, Nike. Czynnikę. No i maluję obraz, nie wiem kiedy skończę, bo ciągle jakieś zamówienia mam dodatkowe, gdzieś staram się już odsuwać te zamówienia obrazów. Muszę skupić się teraz na tym, co ja chcę robić i od następnego roku już praktycznie zamówień nie będę robił, wszystko będę starał się boks i historia boksu łączy. Chciałbym kiedyś Muzeum Boksu zrobić, dlatego maluję tą początek boksu. Rozmawialiśmy o tym w tamtym roku, o tym Muzeum Boksu. To nie jest łatwa sprawa zapewne. Łatwa nie, wiesz co, ale chyba głównie chodzi o pieniądze. Gdyby były pieniądze, można to jakoś połączyć z tą... z galerią sztuki. Chciałbym zrobić galerię sztuki, Muzeum Boksu. Dużo rzeczy chcę zrobić, a zobaczymy co wyjdzie, ale mam nadzieję, że w końcu zbiorę fundusze i uda mi się. Na razie promuję boks jeżdżąc
po obozach, opowiadając, po klubach bokserskich dostaję zaproszenia, więc gdzie mogę, to jeżdżę. I chwała Ci za to, wielkie dzięki, że to robisz, bo w ten sposób ta rodzina bokserska jest duża szansa, że się powiększy. Dziękuję, Mariusz, a tak naprawdę to boks nie umiera, powiem Ci. Nie wiem, jak to jest, ale ten boks, jak przychodzę na salę, coraz więcej ludzi jest. Naprawdę ten boks nie umrze, nie wiem. To jest po prostu, się pytam, dlaczego boks? No, jest taki klasyk, taki, są zapasy i boks. MMA gdzieś zawsze jest, ale dużo, najwięcej ludzi faktycznie jest na tym boksie, na sali. Pięknie, dziękuję. Oby tak dalej. Dzięki. Dziękuję.